Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie nowości, o których wiemy, związane z nowymi akcesoriami. 27 listopada 2019 roku dostaliśmy wyniki ankiet, w której Simomaniacy wybrali motyw następnych akcesorii. Wygrało sztuka i rzemiosło. 10 stycznia 2020 roku został podany styl, który wygrał w kolejnej ankiecie, czyli frajda rękodzielnictwa. Teraz na ekranie widzicie 15 elementów ubioru, które się pojawią w nadchodzących akcesoriach. Z tymi akcesoriami dojdzie nowy interfejs, w którym zobaczymy zablokowane przedmioty w narzędziu Stwórz Sima, np. skarpety lub swetry, które odblokujemy poprzez dzierganie. Teraz widzicie nowe obiekty, a mówiąc o nich muszę wspomnieć o bujanym fotelu, na którym będziemy mogli równocześnie się bujać, robić na drutach albo czytać książki lub rozmawiać. Seniorzy będą mieli dostępną nową funkcję wspomnienia. Simowie z tej grupy wiekowej będą mogli cofnąć się do czasów młodości i powspominać miłe chwile, ale również te złe, albo możemy poznać wstydliwą tajemnicę starszych Simów, a to jeszcze nie wszystkie funkcje tego obiektu, które zostały nam zdradzone. Plopsy, ciekawa nowość, czyli sklep internetowy, w którym Simowie będą mogli sprzedać swoje dzieła, również obrazy i rzeźby. Mamy szansę na zarobienie większej ilości Simoleonów niż w przypadku normalnej sprzedaży. Można również kupić coś przez tą stronę. Oferty będą aktualizowane cały dzień. A jeśli chodzi o nazwę i ikonę, to poznajcie włóczkowe historie i ich ikonę. A kiedy premiera, spytacie? Możemy się spodziewać te akcesorii pod koniec lata. To już koniec tego filmiku, mam nadzieję, że się Wam podobało i do następnego. Pa, pa!